Hola amigos, me nombre Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka serii Solo Duo. Jak widzicie, pewną różnicę, chociażby moja kamerka, moja facjata jest teraz obramowana wspaniałą ramką. Kolejna różnica jest taka, że nagrywam innym programem, którym również streamować można, tak, zapewne. Ktoś się już może domyślić, że jest to OBS. Znaczy się, no czemu w sumie miałby się ktoś domyślić? No wiele programów, którymi można zarówno nagrywać, jak i streamować. Ale OBS jest chyba najbardziej takim znanym, darmowym programem, tak, do takich rzeczy. No i o co chodzi? Mamy tutaj... Poprzedni odcinek w ogóle był naprawdę niesamowity. Mamy już za sobą dwa zwycięstwa. Jest to trzecia gra. Jeżeli będzie to win, to fajnie. Jak będzie porażka, no to też ok. Tak, przynajmniej 5 innych osób wygra. Musi być równowaga, ja tak uważam. Nie, Skowron nie myśl tak. I jak widzicie, możemy się teraz przyjrzeć naszemu i wrogiemu teamowi. Nasz team, Skowron 5, bardzo słaby support. Lucian, Nyga z dwoma pistoletami, który będzie próbował kraść pieniądze, zabijając miniony. Fiora, popieprzony ult. Lee Sin, jungler nasz kochany, który miał zagrać czymś tanki, bo nie mamy nic tanki, no i wziął Lee Sina. No i mamy Queen na topie, nie na topie, na midzie, wow. Także jest średnio generalnie, jeżeli chodzi o team, bo wrogowie mają tanki Nautiliusa i tanki Trundla, też będzie na pewno Trundle. No i mają harde damage, tak? Draven, Riven. Myślę, że będzie bardzo ciężko. A tarcza Nautiliusa to jest po prostu jakaś masakra, ile ta tarcza jego absorbuje. Jest jakaś pomyłka. Dobra, no postaram mu się dawać te tarcze jak najczęściej, tak? Co cooldown w miarę możliwości, tak naprawdę. Chociaż... nie wiem. Nie, wzięli. Dobra, dobra, nie ma problemu, bo trochę dostali po mordzie w ten sposób. A ja się wyleczę, bo to są tylko rany powierzchowne. Jest trzecia minuta, więc możemy się już spodziewać ganku. Ja postaram się oczywiście zachować zimną krew. Natomiast... aha, to dobre tornado z Kowron. Ignite'a nawet dostał. Co ciekawe. I Riven przelała niestety już First Blooda. Także jest źle. Na midzie jest też źle. No to się zapowiada porażka, tak szczerze. No mówię, w ogóle nawet nie zauważyłem totalnie, że Lee Sin nam gankuje. Totalnie śpię chyba. Jak ja mogłem go nie zauważyć? That Riven... a Riven ma 800 gier Riven. No to jest... źle. Nie próbuj go zabić, baranie, uciekaj! Ja tu egzustuję nie po to, żebyś miał jakieś szanse zabicia, tylko kurde, uciekaj. Ja bym... nie. Ja, dlaczego on nie idzie B? To jest po prostu parodia jakaś, że on nie idzie B. No, idź B! Go B. Ja pierdzielę, stary. Przecież oni na flashach czy na czymś tam mogliby go po prostu porobić 10 razy, gdyby to były jakieś ten wyższy... To jest przegrane totalnie, ja już to czuję. Ten Lucian będzie słaby, ja już to czuję. Nie wiem, Riven zabija. Ich jungler też się wydaje być sensowny, bo na midzie prawie zabili. Nie wiem, jak z tą Queen będzie, bo tam Queen... w Queen tak naprawdę jakieś tam nadzieje pokładam, bo Queen tam miała jakiś tam znaczek, więc może będzie dobra. Nasza Fiora chyba, czy nie wiem, czy co, Lee Sin. Ktoś od nas jest z platyny, nie wiem nawet kto, a na pewno był z platyny, teraz to nie wiem, teraz to może być nawet... no może brąza mnie z platyny, do brązu się chyba nawet nie da zejść. Ale HGW tak naprawdę.
HGW oczywiście najlepszy skrót, jaki poznałem. HGW oznacza chujgowie. Zabili, no się Lee Sin sam zabił. Niestety Fiora nie dostała asysty. Fiora to przeżyła w miarę przystępnie, że tak bym powiedział. Ale no kurde, dupy to nie urywa. W dodatku jest późna godzina, ale mnie tu wzięli do. Bateria mi się rozwa. Aha, to dobry support. Stary, co ty robisz? No nie! Godność YouTube'a. Lol, YouTube, nice film. No kurwa. No kurwa, stary. Aż bym mu tak po polskiemu napisał, no kurwa. Ale nie mam tarczy teraz, żaden się tarczy. Warda. Na tym midzie, no nie pomogę tam. Mógłbym tam polecieć, ale co ja tam zrobię? Nic nie zrobię, jajco zrobię. Fajnie, że ten Lucian, kurde, ja w niego zwątpiłem, ale. Znaczy, no to szczerze to było chore. Moim zdaniem to miał farta tak naprawdę. No to nie był skill. No, moje zdanie, tak. Z tym Nautiliusem mu się bardzo poszczęściło i z tym Dravenem, że go tak chase'ował. No ten Draven, gdyby troszeczkę się. Może nie tak. Gdyby się troszeczkę bardziej postarał, to mógłby jeszcze zabić tego Luciana tak naprawdę. No, tak mi się wydaje. Weźmy sobie trochę AP, żeby więcej nasza tarcza dawała. O ile więcej? O dwa. HGW. Ej, ale spoko. Spoko poszło na tym bocie teraz. Bardzo fajna akcja. Dla tej akcji chociażby już nie żałuję, że to nagrywam. Dla takich akcji warto nagrywać League of Legends. Naprawdę to jest bardzo dobra gra e-sportowa. Godna oglądania, godna uwagi, myślę. Jest naprawdę wyśmienita. Ja tutaj jakiegoś warda postawię. Czemu nie? Warda sobie postawię tak, wezmę tak. To jeszcze nie jest do użycia, niestety. Jeszcze nie mogę puszczać moich wspaniałych śnieżnych ogarów, lodowych psów. Ale to tylko kwestia czasu. Gdybym tym podrzucił, to szczerze mógłby się spróbować wbić Lucian, no chociaż naraziłby się oczywiście na przyciągnięcie istu na Nautiliusa. Ale wtedy bym go starczował, zeslowowałbym wtedy i zegzustował też Dravena, także. Okej, co on? Ten Nautilus. Okej, zegzustowałem trochę niepotrzebnie, może, ale. Myślałem, że troszeczkę dłużej ta walka tutaj potrwa, tak naprawdę. Spodziewałem się jakiegoś. Nie wiem, flesza z mojej strony i ulta. Spodziewam się akcji po samym sobie, tak jakbym oglądał tę grę. Ja tak naprawdę gram. A mimo to się troszeczkę czuję, jakbym też to oglądał. Spróbujmy tam. Warda. O. Okej. Okay. To było dziwne zagranie. Ten Nautilus będzie chciał się przyciągnąć do mnie. Żanie się robi zimno. No oczywiście mi też się robi zimno jak gram w Lola. Zawsze mi się robi zimno jak gram w Lola. Nie wiem czemu. HGW? Tak się będzie nazywał ten odcinek. HGW. No ta Queen już tam, kurde, prawie że tam cisnęła, ale niestety pojawił się głupi troll, który musiał strollować sytuację. O, i co i chuja, nie zlaskitowałeś, przyjacielu. Co tu się dzieje? O Jezus. Myślałem, że on tam będzie stał troszeczkę dłużej, dlatego tak. On chce się cofnąć. Teraz pytanie, czy on chce się cofnąć, bo ma hajsy na jakiś przedmiot kluczowy, czy on chce się cofnąć, bo tak, bo many może ma mało. Nie wiem, tak szczerze.
jest 5-2, więc jest kurde nadzieja jakaś. No nie, no nie, no nie. Ulti będzie od niego. Że się dałem złapać tym Q. Niepotrzebnie tak... Niepotrzebnie tak leciałem do przodu za nimi. To było słabe. Dobra, kupmy tak. Lećmy. Spieprzyłem temat, tutaj nie powinienem tutaj zginąć. Tutaj nikt od nas nie powinien zginąć. Tak naprawdę zajebałem się ostro. Niepotrzebnie flashowałem w ogóle tutaj jakoś, żeby, nie wiem, flashnąłem się tylko po to, żeby to zładować. Nie zładowałem tego. Klikałem chyba nie ten guzik w ogóle, co trzeba na klawiaturze. Nawet gdybym to zładował, to by to nic nie dało. Chciałem tam coś ultować, żeby wepchnąć w ścianę, żeby chociaż na chwilkę się... O Jezu, Sumoka nawet wzięli. Także teraz się zadziało bardzo źle. Zabili mnie w ogóle za nic, bo my im nic nie zabiliśmy, więc jest bardzo źle. Do tego wzięli Drake'a. Więc gadamy totalnie... Totalnie źle. Jest okropnie to, co się teraz zadziało. Znaczy nadal myślę, że mamy szansę. No 2-0, 2-0, tak? Ale no to... Trzeba by to w early wygrać, bo Lee Sin w endgame'ie się robi taki... No Riven myślę, że w endgame'ie będzie skuteczniejsza od Lee Sina, zdecydowanie. Trundle będzie w ogóle... Jest źle. Jest bardzo, bardzo źle. To jest Nautilus. Spoko, aha. Ej, to byłoby... O kurwa stary! Noo, jesteś dobry. Jesteś dobrym Lucian. Ej, to jest dobry Lucian. To jest Lucian, który wie jak się gra Lucianem. To nie jest Lucian, który se piknął Luciana, bo o kurde zagram se Lucianem, tylko to jest Lucian, który umie grać Lucianem. Skorą piąty. Tak, tak, tak rzeczę ja. I tak jest. Na sekundę. Aha, mówiłem, że nie gra pierwszy raz. Mówiłem, że nie gra. Nie mógł. To nie mogła być pierwsza gra Lucianem. He's just OP. No, no jest OP. Ten double attack. W sumie nie będę się cofał. Daj mi te pieniądze, daj mi te doświadczenie. Czemu nie? Wezmę, nie wiem. Zależy, czy on będzie się chciał cofnąć. Chce się cofnąć. Ja się cofam razem z nim. Dobrze, że... Dobra, Lucian 4-0. Miejmy nadzieję, ma tutaj fervor, tak? Tak, okej. Okay. Ja nie twierdzę, żeby to było złe na Luciana. Fervor jest okej. Okay. I idźmy sobie pomału w pancerz. Pancerz? Czy chcesz w pancerz? No armor, armor, armor. Stuny jakieś, apeki. Kurde, też magic kresy by się przydały. Może najpierw to pójdę. Zawsze najpierw Omena szedłem. Na Janie Omen jest po prostu... Wspaniały. Ojejku, ojejku, ty masz cooldown teraz na Q. Gdybyś tylko jeden auto-atak więcej oddała. Znaczy się nie, dobra, to by nie dało za wiele, bo... Ale gdyby przeżyła sekundę dłużej, zmusiłaby Riven na jeszcze jeden auto-atak więcej. Dzięki czemu... No dostałaby jeszcze jeden auto-atak od Fiory i jeszcze jeden tower, jeszcze jednego tower-shota. Lee na szczęście dobił. Co dziwne w sumie, że Riven dała się zabić tak łatwo Lee Sinowi, chyba że miała cooldowny akurat na te, na E i W i Q. Bo szczerze, no, jeżeli Riven nie ma aktualnie cooldownów... No już nawet nie będę SS pisał, czy nie będę się kompromitował. Jeżeli Riven nie ma cooldownów, no to naprawdę bardzo ciężko ją zabić. Jest okropnie ciężkie do zrobienia. A mam 5 ciastek w ogóle, nawet nie wiedziałem.
Ale nie mam po co się cofać, no ale dobra, już nie mam. O, chwila. Tutaj jest troll. Skoro tu jest troll, ja tu sobie warda postawię. Tu jest troll. Nie! Nie! Nie podrzuciłem go. Nie. Ja specjalnie Q puszczam i czekam. Czekam z tym Q, żeby się naładowało. W ogóle nie spodziewałem się takich obrażeń to raz. No kurwa, on miał 0 killi. A mimo to, to mnie zeżar. Ja nie wiem, coś... coś... Co ja zrobiłem? Dajcie spokój. Przewincie ten filmik. Jakie to było okropne. Co ja sobie myślałem? Ja myślałem, że ja go porzucę z Q. W ogóle w momencie, gdy ja rzuciłem Q, to ja miałem 1/5 HP. Nawet gdybym go podrzucił, to i tak by to było złe. Nawet gdybym go podrzucił. Mogłem zultować. Nie wiem, czy już wtedy flaszeczek został, miałem pewnie ją. Mogłem zultować, mogłem go podrzucić wcześniej, mogłem... Cokolwiek. Kurwa, no trzesz... Mordę jeża, stary nietoperze. Okej. Mimo to czuję się użyteczny, czasami. Ale to i tak jest mało. Done, well done. No super, dzięki, że mnie chwalisz, ale tak naprawdę lamię totalnie. Bardzo, bardzo, bardzo mi źle idzie. Nie podoba mi się. A, dobra. Jak tam Drake? Za 20 sekund. W ogóle tutaj za 20 sekund Drake, także przydałoby się go ewentualnie zabezpieczyć. Puściłbym sobie to nawet te ogary z nadzieją, że coś znajdą. Coś tam mają, na przykład takiego... No niestety, no W... A Jezu, ja... Mi się w ogóle klawisze mylą, halo, ja zamiast W... naciskałem S. Jak mogłem? S przecież mnie zatrzymuje postać, to był taki fail. Myślałem, że ja tu zabiorę coś, a tu nie. O Jezu, nie trafiłeś ze stary. Dobra, oczywiście. Kład. No 0-0-0 miała ta Lux. No ale najlepsza farma z gry. No i tak na tę minutę to normalna farma jest, ale... O... Nie, już takie rozkminy. Kto ją widnął? Patrzę... Że ona 0 killi ma. Kurwa, 0 killi ma! Ona quadrę teraz dopiero, że wbiła, no kurwa mać! 0 miała killi w momencie, gdy tę quadrę zrobiła. Ja pierdolę, co się zadziało. Kurwa... Daj mnie płom... JA?! Puszczam ogary piekieł. Lodowe. No, zem! To jest wroga! O, tu jest... O, to było złe.
Nie będę je slowował, przecież to i tak by mnie nic nie dało. Nawet gdybym rzucił W w tej Riven. Nawet gdyby Lux mnie nie trafiła, to jakbym użył W na Riven, to by mi to nic nie dało. Jeśli ten slow jest OP oczywiście, ale zatrzymałbym się na sekundę i wtedy jej trzecie Q bym nie dosięgnął. Chyba, że właśnie używała trzecie Q, nie wiem. Ej, ale to jest... Nie, 14-4 właśnie jest w tym momencie. To jest złe. Ja tu troszeczkę kuź... troszeczkę, tak troszeczkę tutaj lamię. Która jest godzina w ogóle? 23:48. Ja dzisiaj jestem od 6 rano obudzony i ja dzisiaj w ogóle prawie nie spałem. Nie mogłem zasnąć. Nie wiem ile, z 3 godziny, może 4 godziny spałem. I w robocie jeszcze w dodatku było dosyć ciężko. Jeszcze po robocie musiałem iść na miasto, żeby coś kupić bratu. Co mi strzeliło do głowy, żeby nagrywać ten odcinek? Dobra, spróbujmy odpalić Ogara, żeby ją złapać. Jest teraz wizja na niej, ale co z tego? No, szczerze. No, tak, no nie, no odpuść. Odpuść, odpuść, bo tu nam już ktoś zaraz przyjdzie. Za długo ją chase'owaliśmy. To jest już niewykonalne. W ogóle zginął nam... Kiedy? Ja nie wiem, co się dzieje. Zginęli tu nam. Ja z Fiorą się bawię na topie, a nam giną na bocie. I to jest już bardzo, bardzo źle. Mogłeś się bić troszkę dłużej. Myślę, żebyś się złego nic nie stało, no. No nie! No nie! Help! No nie, tu jeszcze jest ta! Nie sięgnąłem jej. Nie mam E! Kurwa, cooldowny zajebane. Co?! Nie miałem bladego pojęcia, że to tak pójdzie. No, mana, many. Ja zabiłem znowu. Krap, nie poddajemy się, my to wygramy. Dobra gra. Co mnie zabiło w ogóle? Ade mnie, Ignite, kurwa, do Nautiliusa pieprzony. Armor. To chcę. Więcej pancerza. Pancerz, kurwa. Fiora i Lee Sin. Ci Lucian, szkoda, że tam 4-0 miał Lucian. Lucian miał 4-0. Trochę kurwa, znowu ja. Okej. Będzie ulti od Lux? Czy nie? Może nie. W sumie dziwne, że mnie wcześniej nie zrutowała. Powinna. Co? Lucian, nie czuj się bezpiecznie przy mnie, bo ja słaby jestem. Jestem bardzo słaby. Okej, przynajmniej dosyć bezpiecznie czasami zagrasz. Drake, można by spróbować coś tam zabezpieczyć, ale... Czy spróbujmy użyć ogarów, żeby coś wykryć. Drake'a już teraz wzięli, także nie ma w ogóle o czym mówić.
W ogóle sam trundle chyba go wziął, nawet nie, w ogóle ta Lux 7-0. Ona miała 0-0-0, nagle wzięła quadrę i od tamtej pory tylko zabija i asysty zgarnia, nie? Co za... Naprawdę nie patrzę zbytnio, co się tutaj wydarzywuje. Goddammit, nigdy więcej nie będę nagrywał. W ogóle grał w LoL'a. Znaczy, dobra, chuj grać w LoL'a, może będę grał, ale nigdy więcej nie będę nagrywał o takiej godzinie i w dodatku po piwkach. Boże, stary, żyj. Żyj, krocz, pączku. Valor! Dopierdol im Valor. Lucjankowi się mana kończy w ogóle w pieruńskim tempie. Ten w ogóle się... No! Ult jakiś, cokolwiek w ogóle, co ta Lux robi? Kurwa, Thunderlord pierdolona. Umiejętność zadaje 148 obrażeń. Nie znerfili tego, oni wzmocnili inne umiejętności. Zamiast znerfić tę, wzmocnili inne. I to w ogóle gówno to dało, wzmocnienie innych umiejętności. Skoro i tak piorunki nadal są dobre, jak były dobre, tak są dobre i są najlepsze. Job Fiora, OP, dobra. Szczerze to nie jest jakaś zła gra. Tutaj się dzieją dosyć ciekawe rzeczy. Ale no źle mi idzie i wiadomo, jak komuś źle idzie, to mimo iż gra jest taka nawet ciekawa, biorąc pod uwagę. No oni mają naszego mida, my mamy ich bota. Naprawdę, wzięła to. E dobre tylko. Nie wiem czemu nie użyła E w takim momencie. Nie mam pojęcia, o co chodzi w ogóle. Zablokowałaby. Przecież E Fiory blokuje wszystko. Także nie wiem, co się zadziało. Dobra, chociaż to... Tego zeslowować i tyle. No, jesteśmy teraz obaj zeslowowani, przyjacielu. Także ty dostajesz po mordzie. A... Ojejku, ale może jednak zultuję, tą zegzostuję, żeby się tam nie wpierdalała. No! Tornado! Tornado! Zrób coś użytecznego! Dlaczego ja się dałem zabić tam? Miałem wszystko, miałem, no może nie miałem flesza, tak? Ale miałem egzosta, miałem ulti. Dałem się zarwnąć. W ogóle oni się wbijają w taki sposób, w ogóle nawet się nie starają zwracać uwagę na Lux. Tak naprawdę. Oni się, nie wiem, wbijają się chyba w, nie wiem. Widzę, że tylko ten mas tutaj na low. Nie wiem, czy oni się w Dravena próbowali wbić, w Riven, bo też jest na low. Ale to takie było, takie przerżnięcie się i nagle dwóch dostało klatkę od Lux i to było takie, dajcie spokój, ludzie. A. Tak więc, moi kochani, Descent Beer. Najlepsze piwo. Znaczy, jakie jest najlepsze piwo? Następne. Dziękuję bardzo za uwagę. To była pierwsza porażka z tych 10 gier. Jeszcze 7 gier przed nami. Mam nadzieję, że będą to zwycięstwa, że będzie 9-1. Tak? O. Huku. Bajo. Nie, ja się jeszcze nie żegnę, nie wiem co zrobić.
Nie wiem, co zrobić, panie. Otworzę soczek. O, i teraz ty, ja i chujowe w ogóle nie pasuje do sytuacji. Dziękuję, dobranoc.